Dobry wieczór. Kawusia, espresso. Espresso. Będą emocje, będą. To się nazywa. Jak to się nazywa? Zmiana. Reinkarnacja. Jak żyć w tym kraju? Jeżeli dzieci oglądają, zasłońcie im oczy. Kamila Leśniewska i Gabriela Wyrzykowska. Chyba Warszawa. Siekierkowski. Prowadzą rodzinną firmę kosmetyczną. Siostry są bardzo zżyte. A to jest Saska Kępa. Brazylijska. Uważam, że w jego zawodzie nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. To ja czekaj, co ona ma napisane tam? To jest tatuaż. Sekrety rodziny. Mhm. Już nawet nie śpimy ze sobą. Nie mam miejsca w Pępku, bo tam po całym dniu w Pępku. Słuchaj, nie heblują jej, nie heblują jej. No chyba mam prawo jako właścicielka zrobić sobie przerwę na kawę w ciągu. Pierdolni se kawusie, masz rację. I tam poszło buzi. Widzę, że miałeś podwózkę. Co to za dziewczyna? A tak, to moja znajoma ze studiów. Doktor Szczyt ją robi. Ale to mi się podoba. Jest początek, od razu jest zdrada. Tak. No zrób może jakieś herbatki, pogadamy. Kurwa, rób coś do picia. Tam on, to się hebluje. Mówiłam ci, wyszedł ze znajomymi na piwo. Ale dlaczego pytasz, no? Co się z nią dzieje? Wszyscy całują się na powitanie i pożegnanie. W usta. Ale w usta? Zawiłam laptopa u Gabi. Oj, i tam chyba będzie... A tam wióry lecą. Zostaw mnie, to zboczeń. Nie mów, że tego nie chcesz. Już za chwilę. Kurde, w takim momencie ucięli? Zostaw ją, bo zadzwoni na policję. Kama? Zaś mi słuchawki spadły. Nie rozumiałam, jak mogła oddzielać seks od miłości. Słuchaj, ja ci to wytłumaczę. Możemy nie boczyć się na siebie, okej? Okay? No. Czy ja się boczę? 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 Boczek? Boczę to mi się kojarzy z Boczkiem i z Baczewskim. Maciek, proszę, zejdź ze mnie. Wcześniej siedzę. Nie będziemy się wtrącać w ich małżeństwo. Skowyrny chłopak! Poznajcie, to jest Rafał. Przynieś spaghetti, dobrze? Tylko żeby ci się tam makaron nie zawinął na porożu. Jest jakiś tam typ, tylko świetny facet. Ty, ale może kupcie sobie po tubie i krzyczcie do siebie. Przecież sąsiedzi wszystko słyszą. Gabi nic nie wspominała o jakimkolwiek spotkaniu. A w ogóle czego ma dotyczyć? Sprzedaży waszej firmy. Tak, nie podejmę żadnej decyzji. Do widzenia. Do widzenia. Kłaniam się. Ale ten pan to naprawdę tutaj... To było tak, słuchajcie, aktor na mnie dojechał. Jest ktoś? No jestem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dawaj, mów śmiało, szwagierko. Słuchaj. No głowa. O co chodzi, nie krępuj się. No bo... Golisz jaja pod włos, to prawda? Był u mnie dzisiaj ten facet, Karol jakiś tam. Karol? Jaki Karol? O kim ty mówisz? Kama? Cielu marki kosmetyków dla mężczyzn. Dla mężczyzn. Z nikim nie rozmawiałam na ten temat. Zresztą ja nie chcę sprzedać naszej firmy. Co tu się dzieje? Ty, ta wytatuowana, zobacz co ona robi, ona cały czas głową kręci. Ty wiesz, że ona próbowała sprzedać firmę za moimi plecami? No co ty? Ale masz siostrzyczkę. Pięknie. Ależ on musi być radosny. Gabi, co z tobą? Kacper chce rozwodu. O Boże. Skąd miał te zdjęcia? Może nawet domagać się połowy majątku i udziału w firmie. Ale jak to się w ogóle stało? Rok temu okazało się, że jest bezpłodny. Komuś ewidentnie zależy na tym, żeby nas pogrążyć. Pamiętasz, jak mówiłam ci, że widziałam Kacpra z jakąś laską? Myślałam, że ze sobą kręcą? No to jest właśnie ta dziewczyna. Nie wydaje ci się dziwne, że twój kochanek spotyka się z laską, z którą być może sypia twój Kacper? Masz rację, jedźmy za nią. Okay. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. Klinika leczenia niepłodności. A ty skąd wiesz? Z Kacprą leczyliśmy się tutaj przez rok. Taka miła dziewczyna podniosła mnie na duchu. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze, że tutaj pracują sami najlepsi specjaliści, że nie ma się czego obawiać. Chciałabym jej podziękować. Poszła tędy. Taka blondynka? Tak, tak. To Patrycja Czerska. Pracuje u nas. Dobrze, proszę o pani godność. Kamila Leśniewska. Ty no, żeż kurwa mać! Jest pani zapisana. No ty jak się rozkładasz, to kurwa... Tam jest kompostownik, a nie tu. Myślałem, że przyjdzie pani ze swoim maluszkiem, a nie ze swoją siostrą. Panie doktorze, ale nie rozumiem. Przecież mój mąż jest bezpłodny. Ale my dostaliśmy zupełnie inne wyniki. Jest pani pewna? Kacper ma śrubę jak okręt wojenny. Proszę nie rzucać
oskarżeń, jeśli nie mają panie dowodów. Ta, bo co, bo Patrycja? Bo że jest ładna? Że jest efektowna? Że chodzi w szpilkach, tak? Ale skoro są kochankami, to dlaczego ona podmieniła te wyniki badań nasienia? O co jej chodzi? Ta, od razu, że nasienia. Ta. Może to w ślinie było. Się zna? Nie udawaj. Lepiej powiedz, co łączy cię z moim mężem i dlaczego podmieniłaś wyniki badań. O czym ty w ogóle mówisz? Dlaczego ta kobieta nie grała pierwszoplanowej roli? Taka głupia, robiłam to dla Rafała. Co? Dla Rafała? Co ja narobiłam? To twój mąż wynajął Rafała, żeby cię uwiódł. Ja miałam podmienić wyniki badań, a Rafał miał cię uwieść. Druga połowa po rozwodzie. Niby załamani po wiadomości o tym, że Kacper jest bezpłodny, dali sobie małe przyzwolenie na skok w bok. A ja miałam wam tylko dostarczyć ku temu pretekstu. Ale że dobrze na niej leży ten kitel. Dobrze gra. Jak mogłeś mi to zrobić? A ty? Jak mogłeś mi to robić przez tyle lat? Teniać już się od razu. Traktowałeś mnie jak nieudacznika, popychadło. Ja? Nie wytrzymał w końcu. Jak mogłeś? Chciałem być w końcu prawdziwym facetem. Wiedzieć, że to ja rozdaję karty. Jesteś świnią! Prawie mi się udało. Pójdziesz za to siedzieć. Pójdziesz do piekła. Papiery rozwodowe są już w sądzie. Mam tak świetnego adwokata, że go puści z trubami. Nie dostanie ani grosza. Co tam jest? Jest sernik. A nie, sushi przyniosła. Pewnie chciał nas skłócić. Na szczęście mu się to nie udało. No i właśnie to trzeba uczcić. Fajny odcinek, inny od pozostałych. I to lubię, że jest kolejna intryga, która jest inna. Jeżeli mógłbym jeszcze dać jakąś nagrodę taką po prostu publiczności, to dla Patrycji. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Przepraszam, czy ja mógłbym powiedzieć dzień dobry po francusku? Przepraszam, zadam panu pytanie po francusku. Oui, oui. Jeżeli popą? Ja, naturlisz. Jest wszystko, przyjdź do nas na boisko. Odpalaj tego jointa. Zaczynajmy. Kobieta odwiedziła przyjaciółka, która przyszła obejrzeć zdjęcia z uroczystości. Warszawa, poznałem po tej, po tabliczce. No cześć, słuchaj, będziesz wieczorem w domu? Hey, w ogóle co to za mąż? Dzwoni do żony, słuchaj, będziesz wieczorem w domu? Słuchaj, no... Dzisiaj nie, bo dzisiaj jestem u kolegi. No ale Adrian, co ty mówisz? Masz kogoś? Jestem gejem. Po prostu chcę, żebyś ty powiększyła sobie piersi. Czekaj, bo mi kabel spadł. Hebel, ten hebel po płaskim... Doje, tak zwane doje. Milk ulczekoladę. Jeżeli tego nie zrobisz, to... To będziemy musieli się rozstać. Co za kurwa romantyk. Od co, po prostu. Od co? Rozstać za cycki. Zawsze mówił, że jestem idealna i że... Niczego by we mnie nie zmieniał. Zobacz, ta dziewczyna jest fajna, też bez makijażu, jest widać naturalna. Ewelina niezwłocznie pojechała do kliniki, w której Adrian pracuje jako fizjoterapeuta. Dobra, leć do nich, pogadaj z nimi. Boże, ja tu nawet głowę mam mniejszą. Uważam, że nie powinni od razu go zwalniać. Oho, zaczyna się. Pewnie zdaje sobie pani sprawę z tego, jak trudno pracuje się z hazardzistą. Hazardzistą? Proszę się napić wody, to pomaga. A, właśnie chciałem tobie podziękować za to, że zgodziłaś się przemyśleć temat operacji. Leć już. Leć, ptaszyno. Leć już, bo się spocisz. Przepraszam, że tak długo to trwało. Już miałem odwołać ten przejazd. Grzecznie, chamie. Za tym samochodem. Tylko błagam szybko, żeby nam nie uciekł. Proszę wysiąść. Syna oglądała tych amerykańskich filmów. Dwie stówki, już rozmawiamy inaczej. Słuchajcie, jest taka rzeźba. Jest temat do zrobienia, chodzi o deskorolkę. Tu się sprzedaje narkotyki. No, pojaranko wpadł. Chciałam ci coś powiedzieć osobiście. To wieczorem mu powiesz. Czy to jest to, o czym ja myślę? Tak, tak. No Ewelina, nie trzymaj mi dużej w niepewności. Niech ona czuje tą namiętność, a nie ją za torebkę łapiesz. Ona cię za torebkę powinna złapać. Czekaj, bo słucham, co mu mówi. Dobrze wiem, że cię wylali z pracy. Oho. Ta już wjechała na sztywno. Rozumiesz? Ty, zobacz jaka decha. Z przodu plecy, z tyłu plecy, boki ostrożą tak dla hecy. Same sutki. Wypad z nóg, bo wam mordę obiję. No, ale się boimy. No wypad, powiedziałem. Zapłaciłeś tym małolatom po to, żeby się ze mnie śmiali? Ewelina, ale przepraszam, ty mnie śledzisz? Za dużo, za dużo naraz. Ewelina. Świrki. Żartowałem. Co ty, na żartach się nie znasz? Powiedz mi, dlaczego tak bardzo zależy ci... Na tej operacji. Czy jak się ta małolata nazywa? Ewa? Ewa Life? Niech budź go. No, śpi. A ty? Czekasz na tę jedną chwilę. Oho.
Ewelina, ale że... wow. Ty, aż żyrandol mu spadł na głowę. Specjalny stanik. I mam nadzieję, że ci się spodoba. Dwa rozmiary za mały. Co to ma być? Walisz w chuja. Co to za prowizorka? Prowizorka! W ogóle ci na nas nie zależy. Ani na nas, ani... Ani na tym staniku, za który zapłaciłam 170 zł. Moja znajoma zna super ekstra chirurga. Facet ponoć robi z kobiet dzieła sztuki. I nawet skalpela nie oblizuje. Jakby co to ja śpię na dole. Dopóki cysków nie powiększysz, śpię na dole jak pies. Możesz tu podejść na chwilę? Nie mamy o czym gadać. Zrobię to dla ciebie. Yeah! No naprawdę. Jej, Ewelina, kocham ciebie. Nie bolało pani Ewelino, prawda? Nie. To był doskonały lubrykant, nie miało prawa boleć. To proponuję powiększenie o jeden, najwyżej dwa rozmiary. Żarty se robisz? No przecież nie byłoby widać żadnej różnicy. Mówiłem, że to chcę największy. Kochanie, powiedz panu, że ty zawsze chciałaś mieć biust większy przynajmniej o 4 miseczki. To jest promocja na korektę nosa i na powiększanie ust, tak? Już zróbmy wszystko. Chcesz sobie zmienić nos? Nie, tobie zmienimy. Nie, żabko, no ty przecież chcesz, no. Magdalena Winiarska. Przelew na 17 tysięcy, darowizna. Co to jest? Ale dostał czy wysłał? Wysłał. Jak? Srak! Przekupiłeś Magdę, żeby namówiła mnie na powiększenie cycków? Rudą przekupił. Oho, co tam jest? Givera! Klamota! Ewelina. Oho. Oho, zaczyna się strzelanina. Ja kupiłem tę broń, żeby cię chronić. Nagle ręce na głowę! Wejdź do sypialni. Ewelina. Wejdź, słyszysz? Ale co sobie żarty robisz? Wejdziesz do sypialni i sam sobie zrobisz laskę. Suka. Wejdź, pogadamy. Ty suko. Ewelina, ja zmuszałem cię do tych operacji. Nigdy jeszcze takiego odcinka nie było, żeby było tak płakane często. Bo ja przegrałem się w karty. Przegrał ją w karty. Jak? Bardzo dobre. Bardzo dobre. On jest gangsterem i... To ile on przegrał w te karty? Kiedy ja przegrałem z nim w karty, to on zamiast pieniędzy zażądał ciebie. Kurwa, nie mogę, no. Ach, znam paru piłkarzy, którzy też padli ofiarą takich sekretów rodziny. Wyprowadź ją. Wyprowadź! Nie mogę na to patrzeć! Won! Ale ja nie chcę żadnych pieniędzy. Chcę twoją żonę. Ewelina zażądała od Adriana zgłoszenia sprawy na policję. Kilka dni później gangster, który groził małżeństwu, został aresztowany. Ty, ale za co go aresztowali? No ty się musisz teraz zmienić. I leczyć przede wszystkim. Mhm. Głowa. Drewnica to jest mało. Tu nagle taka zmiana o 180 stopni. Chcę, żebyś miała cztery numery większy biust. Weź go rzuć czymś. Nie no, krzyżówkami nie. Szkoda krzyżówek. No. Okładkę wezmę, tu i tak nie ma. Nie no, co ty, nie wyrywaj, przecież to jest na ten tydzień teraz będzie. Kurwa, co za bydlo. Ale ty myślisz, że co, ty nie jesteś romantykiem, jak przyśniesz, też parowóz odpalasz. No. Dobra, niech rap. Kolejny odcinek, jak żyć i kolejny odcinek, którym liczymy, że będzie się działo. Znaczy, że będzie więcej miłości niż w tym ostatnim. Agata Poison, Agata Remedy. 58-letnia Bożena Olewińska od roku mieszka w Hiszpanii. Kobieta przyleciała do Polski poznać Laurę, nową dziewczynę swojego syna. Deska serów i winogrona, to lubię. Że Laura tak jak ty uwielbia podróżować. Ale to no, super. No. Szkoda tylko, że ty nie lubisz. Daj roczkę. Dla jednej i dla drugiej rozwiązałem problem. A teraz posłuchaj mnie, kochana. Masz się raz na zawsze odczepić od mojego syna. Umówiłam z przyjaciółką na wieczór, także... Pa! Ała! Oj, przepraszam cię, kochana, bardzo się... Tato Hogata jakaś. Masz tydzień, żeby się stąd wynieść, jasne? Chyba śnisz. Lubię to! Opowiadała o imprezach z przeszłości, a przy winie o tym, jacy to Hiszpanie są gorący. Gorący jak ogień. Co u ciebie? W porządku. Hej. Liczne.
Pokaż to dłużej! Musi być okazja? Bo z takiej rzeczy ma. W takim razie muszę założyć coś ekstra. Tak, ja. Załóż coś. Według Gabrysia jego ojciec nie żyje, tak? No tak. No to patrz. Edmund Olewiński osadzony w zakładzie karnym w Siedlcach? Znam ten kryminał. Dobra jesteś. Jesteś bardzo dobra. Ruda, wrenna. Puski, kocham cię. Całował telefon. Ty widziałeś, jak on całował telefon? O co ci chodzi? O ten zegar, co nie chodzi. Ale po co w ogóle szukałaś? Ale... Gabryś się rozkleił, przecież widać, że to mami synek. Mężczyzna chce rozszerzyć współpracę z firmą, w której pracuje 31-latek. Zdrowie? Yes. Zdrowie. Zdrowie. Oj, 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 ależ ona ma słabość do trunków. Yeah. Będziemy wchodzić na sesję. Ile dałaś za cycki? Słucham? Yep. One to szczęśliwe. Tyle. Hit! Kurczę! Muszę iść do kibla. Refluks! Podbitka. Grubo było? No grubo. O 14 nie wiedziałem, jak się nazywam. Do odcięcia. Proszę otworzyć torbę. Słucham? Proszę otworzyć torbę. W ogóle jaki silno ręki. Jeszcze raz powtórzę. Otwórz torbę. Otwórz torbę. Po pierwsze, nie jesteśmy na ty. Po drugie, niczego nie ukradłam. Przesuń się. Otwórz torbę. Poczekaj, przewijam do tyłu. Proszę mnie przepuścić. Jeszcze raz powtórzę. Otwórz torbę. Proszę mnie przepuścić. Jeszcze raz powtórzę. Otwórz torbę. Otwórz torbę. A ten pajac każe mi pokazać torbę. Sama jesteś pajacem. Przepraszam, ja tego nie ukradłam. No wiesz, tego to się po tobie nie spodziewałam, naprawdę. Oj, to chyba tutaj mamuśka. To jest ochroniarz. Ma szukać złodziei i znalazł. Złodziejka i alkoholiczka. A skąd wiesz o kolacji? Gabryś do mnie zadzwonił. Że twój syn sobie układa życie, a ciebie nikt nie chce. Ty stara prókwo. Stara prókwo! Wiesz co? Kopciuchu jeden. Kopciuch! Kopciuch! A dlaczego on rozstawał się ze swoimi byłymi? Nie wiem. Pokażcie mi tę kieckę, czy to jest kostium jednoczęściowy, czy nie. A jaka była matka twojego byłego? Nie ma co wspominać. Ale takie ploteczki są dobre, co? No, to jest tak fryzjera jak w taksówce, powiem ci. Tym bardziej, że zamiast zapytać wprost, robiła podchody. Zapauzuj. Ona mogłaby grać nawet w brazylijskiej telenoweli. Już nie wiem, co ją robić z tym związkiem. Najpierw to kochana zapłać. Żaneta opowiadała, że jak Marysia była z twoim chłopakiem... A która to Żaneta? No to została mocno pobita. Leżała w śpiączce przez 2 dni. Ja! Zaczęłam się poważnie bać. Kup gaz, jak wojewódzki. Po maturze wyjechałaś do pracy do Włoch i tam żyłaś w trójkącie z koleżanką i tatownikiem. Syn nie potrzebuje takiej lafiryndy. Nie jestem żadną lafiryndą. Słuchaj, pakuj się i wypadł. Masz się stąd wyprowadzić. Ile ja mam ci to razy powtarzać? Wszystko powiem Gabrysiowi. Pakuj się. Powiedz, o co ci chodzi. Już wszystko nagrałam. Oddaj. Chyba, że oddaj. Jak dzieciaka ją. Wynoś się. Oddaj mi stare pudło. Proszę. Stare pudło. Ty kopciuchuj, ty stare pudło, ty. Przyjedź do mnie do salonu. Teraz. Przyjedź. Przyjedź, muszę ci... Mogę też pojechać? Maria? Anna Maria... To nie jej powinnaś się bać, a Gabrysia. Ale on nawet na mnie nie krzyczy. No mnie też tak było na początku. Dopiero później zaczął się znęcać. Wiem, że to bydlak. Wiesz co? Inteligencji to ty masz zero, po prostu zero. Czemu nie zgłosiłaś sprawy na policję? Bo żena mnie przekupiła. Zaproponowała mi tyle pieniędzy, że starczyło i na otwarcie salonu, i na kupno kawalerki. I na golfa. Ojciec Gabriela był takim samym zwyrodnialcem. No nieraz widziałam, jak bił Bożenę. W tym momencie giną w moim mózgu szare komórki. Co się dzieje? Co wy tu robicie, co? Co? Myślałeś, że się nie dowiem? Kompletna wariatka. Jesteś wariatka, rozumiesz? Już więcej nie skrzywdzisz żadnej kobiety. Tak ci się tylko wydaje. Ty szmato. Jesteś zerem. Co zostawił? Panowie, co się dzieje? Panowie, to jest jakaś pomyłka, nieporozumienie. No opluł się cały. Rozumiesz? Policzymy się. Mógłbyś, Michał, tak oglądać dziennie na przykład 8 odcinków? Co? Ale bez przerwy. Ale nie myślałbyś wtedy o jedzeniu, o piciu, o problemach, o tym, że na przykład musisz rachunki zapłacić? Nie. Nie myślałbym o tym. Nie. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Tutaj był absolutny burdel.
No i ten ochroniarz, no ten ochroniarz. Powinniśmy mieć tak jak w Mam Talent, że mam taki ten złoty przycisk. I wtedy naciskamy. Złoty przycisk dzisiaj dla ochroniarza. On miał niedużą rolę. Ale ktoś to go ubierał. I kostiumolog mówi, słuchaj, mamy tą kurtkę z napisem ochrona, ale ona jest XXL. Ale ja zawsze chodzę w M-kach. Zmienimy bieliznę i lecimy dalej. I lecimy Trzymajcie się, najlepszego. Cheers. Cheers.